Otóż w polskim UB, bardzo kadrowej zresztą w tym momencie organizacji, kontrolowanej całkowicie przez Sowietów, był bardzo prosty podział zadań od obstawiania wyższych funkcjonariuszy, od akcji operacyjnych i od myślenia byli komuniści pochodzenia żydowskiego, niemal wyłącznie. Nie był to przypadek, bo do nich Sowieci mieli o wiele większe zaufanie niż nawet do najczystszej próby komunistów polskich, zwykle zresztą lepiej wykształceni i bardziej inteligentni.